Cześć, jeżeli prowadzisz konto swojej firmy w mediach społecznościowych i chciałbyś podnieść poziom graficzny swojego profilu, sprawić, aby był bardziej atrakcyjny wizualnie, to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, w którym poznasz darmowe narzędzie do prostego tworzenia grafik na potrzeby mediów społecznościowych. Zapraszam do oglądania. Aplikacja, którą chciałbym Ci pokazać, nazywa się Canva. Znajdziesz ją pod adresem www.canva.com, link jest w opisie do tego filmu. Będziemy testować tutaj konto darmowe, jednak musisz wiedzieć, że ta aplikacja ma też wersję płatną, która ma nieco więcej funkcji. Jeżeli przypadnie Ci ona do gustu, to polecam skorzystanie z funkcji płatnej. Pierwsze, co należy zrobić, to zarejestrować się. Mamy tutaj okienko. Wybieramy sobie rodzaj naszego konta czy naszej działalności. Canva po rejestracji wysyła różnego rodzaju tutoriale, poradniki, informacje, które mogą być nakierowane na rodzaj konta, jaki tutaj wybierzesz, więc warto wybrać sobie to, czym faktycznie się zajmujesz. Powiedzmy, że tam może być to mała firma. Zarejestruj się przez maila, wpisujemy swoje imię i nazwisko, maila, potwierdzamy go, wpisujemy hasło, zaznaczamy nie jestem robotem, klikamy zarejestruj. Następnie na swoim mailu klikamy w link potwierdzający i tym samym będziemy przeniesieni do strony logowania lub automatycznie się zalogujemy. Natomiast jeżeli wchodzimy sobie tak z zewnątrz, że tak powiem, na stronę, logujemy się w górnej prawej części ekranu, wpisuję tutaj swojego maila i hasło, następnie klikam guzik zaloguj. W tym filmie chciałbym omówić proste tworzenie grafiki na potrzeby konta na Facebooku. Zacznijmy może od omówienia tego, co tutaj widać. Co chcesz zaprojektować? Canva tutaj podpowiada nam różne rodzaje grafik, które możemy stworzyć. Możesz sobie poeksperymentować z tym, co tutaj jest widoczne. Natomiast zajmiemy się wpisem na Facebooku, dlatego tą opcję wybiorę. Natomiast poniżej mamy też takie miniaturki, które obrazują nam mniej więcej w jakim formacie, w jakich proporcjach jest grafika, którą chcemy stworzyć. Na dole mamy Twoje projekty, czyli coś, co już wcześniej zrobiliśmy i chcemy do tego wrócić. Wystarczy wtedy kliknąć sobie w daną miniaturkę, aby przejść do danego projektu. Wróćmy sobie tutaj do początku, klikamy wpis na Facebooku, wybieramy to tutaj z rozwijanej listy. Jesteśmy teraz na stronie tworzenia nowego projektu. Mamy tutaj też oczywiście podpowiedzi po prawej stronie, które możemy sobie wyłączyć lub wrócić do spisu treści. Całkowicie wyłączamy tą pomoc, klikając w guzik na dole, możemy ją włączyć tym samym guzikiem. Zobaczmy sobie, co tutaj będzie nas interesować. Na pewno warto na początek nadać tytuł naszemu projektowi. Tytuł nadajemy tutaj w prawym górnym rogu, mój nowy projekt. Projekt możemy udostępniać dla innych osób z naszego zespołu, które mogą też nanosić na niego poprawki, więc jest to też ciekawa aplikacja do wspólnego tworzenia projektów. My jednak skupimy się na podstawowej funkcji, czyli na tworzeniu projektu na własny użytek w pojedynkę. Jednak jest tutaj opcja udostępniania, którą możesz sobie sprawdzić. To, co będzie nas bardziej interesować, to jest guzik publikuj lub bezpośredni guzik do pobierania projektu, który widzimy tutaj w prawym górnym rogu, więc jak skończymy pracę nad naszym projektem, posłużymy się tymi guzikami do pobrania go na nasz dysk, a następnie będziemy mogli go wrzucić na naszego Facebooka, czy Instagram, czy inne profile w mediach społecznościowych lub do innych zastosowań, do których będziemy tą Canvę wykorzystywać. Po lewej stronie mamy takie główne menu tej aplikacji, z którego zaraz będziemy korzystać. Pierwsza opcja to jest szablony, dalej mamy elementy, tekst. Przeklikamy sobie to pobieżnie za chwilę. I teraz taka moja uwaga, jeżeli kompletnie nie znasz się na projektowaniu graficznym, polecam korzystać z tych szablonów gotowych, które tutaj są, ponieważ one pozwolą Ci uniknąć typowych, rażących błędów początkujących projektantów graficznych. Natomiast jeżeli już się w tym wprawisz, będziesz mógł już tutaj zaczynać od tej czystej kartki, dodawać sobie tutaj tło, elementy, tekst i tak dalej. Teraz chciałbym pokazać jednak jakiś przykładowy projekt wykonany z szablonu. I powiedzmy, że spodobał mi się ten projekt. Jest tutaj ciekawe zdjęcie w tle, informacja o jakimś rabacie, który możemy na przykład akurat wykorzystać na naszym sklepie internetowym, jeśli taki prowadzimy.
Chcąc wybrać dany szablon, klikamy na niego i po prawej stronie mamy teraz okienko z podglądem. Tutaj możemy sobie w każdy element kliknąć i po kliknięciu w dany element na górze wyświetla się menu dla tego konkretnego obiektu. Mamy tutaj obiekt zdjęcie, mamy obiekt tekstowy i za chwilę sobie przejdziemy do funkcji, jakie tutaj są i co możemy w tych obiektach pozmieniać. Jeżeli korzystamy z mniejszego monitora niż to, co widzisz tutaj na ekranie, możemy sobie zwinąć ten lewy pasek i dzięki temu mamy większą przestrzeń roboczą na nasz projekt. I teraz, jeżeli już jesteśmy na tym pliku szablonowym, chciałbym wspomnieć o kilku błędach, które na pierwszy rzut oka odróżniają projekt wykonany przez amatora od profesjonalisty. Chciałbym Ci teraz pokazać, jak to zrobić dobrze, jak unikać tych błędów, tak abyś później, tworząc swoje grafiki, wiedział, na to zwracać uwagę. Pierwszy poważny błąd to jest brak marginesów na projektach. Powiedzmy, że ten napis byłby zrobiony w tym miejscu. Powiedzmy, że sobie go powiększam. Mamy fajny napis, ale nie mamy żadnego marginesu. I teraz jeżeli Facebook czy jakieś inne media społecznościowe sobie przeskalują czy przytną taki obrazek, może się okazać, że nasz tekst będzie nieczytelny, ponieważ będzie ucięty. Dlatego to, na co warto zwracać uwagę, to jest odpowiednia przestrzeń między tekstem a krawędziami obrazu, czyli tak zwane światło, czy też marginesy. Warto zwrócić uwagę na to, żeby ten tekst nie był przyklejony po prostu do żadnego boku naszej grafiki, ale żeby było trochę oddechu pomiędzy tekstem a ramką naszego obrazu. Kolejny częsty błąd w projektowaniu graficznym to jest nieczytelny tekst na jaskrawym tle. Jak widzisz tutaj w tym szablonie, to zdjęcie w tle jest delikatnie przytłumione, nie widać go w pełnej ostrości. I na takim właśnie tle tekst wygląda dobrze, jest czytelny, nie ma problemu z przeczytaniem żadnego tutaj słowa. Warto jest w swoich projektach właśnie w taki sposób eksponować tekst, aby był on zawsze czytelny, aby tekst był kontrastowy w stosunku do tła, dzięki temu będzie go łatwo odczytać, taka grafika będzie przyjemna w odbiorze. Kolejny element to jest zbyt duża liczba fontów czy czcionek, krojów pisma. Chodzi o to, że generalnie warto na wszystkich materiałach firmowych stosować jeden rodzaj czcionki czy dwa, w zależności od tego, jak sobie tam ułożymy naszą identyfikację wizualną, czy ułożył nam ją grafik. Natomiast warto unikać stosowania na przykład każdego wyrazu innym krojem pisma, ponieważ wygląda to bardzo chaotycznie. Starajmy się wykorzystywać na takim prostym projekcie maksymalnie dwa czy trzy kroje pisma. Generalnie im mniej, tym lepiej. I kolejny błąd, który bardzo razi w oczy, to jest korzystanie z krojów pisma, które nie mają polskich znaków. Powiedzmy, że mamy tutaj taki napis. Chciałbym tutaj dodać coś takiego. Jak widzisz, pewne litery te z polskimi końcówkami są napisane innym fontem. I teraz jeżeli byś taki obrazek opublikował na Facebooku, to wprawne oko, nawet i niewprawne, zauważy, że coś tutaj nie gra, że wygląda to po prostu niespójnie. Jeżeli zdarzy Ci się taka sytuacja, że jakiś font nie ma polskich znaków, warto sobie w menu tekstowym poszukać jakiegoś innego, który te polskie znaki będzie obsługiwał i będzie to wtedy wyglądać poprawnie. Wróćmy jednak do przygotowania tego pierwszego przykładowego projektu. Powiedzmy, że mam tutaj kod rabatowy do wykorzystania w moim sklepie internetowym. Wpisujemy sobie tutaj promocja. Tak jak pokazałem przed chwilą, możemy zmienić sobie krój pisma w tym miejscu. Tutaj możemy sobie kliknąć dwukrotnie na dany fragment, wpisać jakiś swój tekst. Kolor tego tekstu i wielkość czcionki możemy sobie zmienić, korzystając z lewego menu tutaj. Natomiast, tak jak wspominałem, to, co jest tu przygotowane jako szablon, zwykle jest już przygotowane profesjonalnie i warto by było zachować te kolory, które tutaj były. Za chwilę sobie zrobimy taki projekt od podstaw. Zmienimy ten całkowicie na zupełnie inny i wtedy pobawimy się trochę tymi kolorami. Natomiast jeżeli korzystamy z szablonu, warto jest jednak nie zmieniać tu za dużo poza tekstem, ewentualnie wymienić zdjęcie w tle na swoje
lub wrzucić tutaj logo. Załóżmy, że wpisaliśmy sobie tutaj teksty, które chcemy przedstawić naszym odbiorcom, ale chcemy wprowadzić na przykład swoje zdjęcie w tle i swoje logo. Najprościej jest zrobić to w taki sposób, że przeciągamy sobie z dysku czy z pulpitu tutaj do naszego okienka Canvy zdjęcie, które chcemy dodać, lub wchodzimy sobie w opcję przesłane, klikamy tutaj prześlij obraz i wybieramy sobie z dysku jakieś zdjęcie, które chcemy przesłać. Powiedzmy, że ja wybiorę sobie to zdjęcie, które już tutaj wcześniej dodałem. Takie zdjęcie mogę sobie przeciągnąć tak, by wypełniało mi całe tło. Jak widzisz, teraz zdjęcie wymieniło się z tym, które było wcześniej. Mogę zmienić jego przezroczystość na te, powiedzmy, 70%, tak aby tekst był czytelny. Powiedzmy, że to jest 63. Mogę zmienić jego podświetlenie na jakiś inny kolor. Możemy sobie wybrać je tutaj. Ja jednak zostanę przy tym czarnym, wydaje mi się, że jest ok. Zmienię sobie jeszcze ten tekst na biały, tak jak to było oryginalnie. Kolejnym elementem, który chciałbym tutaj dodać, będzie moje logo. Przejdę teraz ponownie do przesyłania plików. Prześlę obraz mojego logo z dysku, wyszukam go sobie w moim folderze i za chwilę go tutaj załaduję. Moje logo zostało załadowane. Teraz chciałbym przenieść je na mój projekt, czyli przeciągam je w taki sposób. Zmniejszam sobie jego wielkość. Oczywiście fajnie, jeżeli logo by nie miało tła, ja akurat miałem pod ręką takie, więc wstawiłem je w takiej formie. Przeciągając elementy po naszym obszarze roboczym, widzimy tutaj takie linie pomocnicze, które pozwalają nam poustawiać elementy względem siebie. Jeżeli znajdę tutaj linię pionową na środku, oznacza to, że to jest dokładnie środek mojego projektu. Teraz warto było ten napis trochę przesunąć w dół. Oczywiście cała ta kompozycja, ustawienie elementów, możesz się tym pobawić w zależności od tego, jakie zdjęcie masz w tle, jak wygląda twoje logo, jak dużo tekstu chcesz wprowadzić. Powiedzmy, że to jest to, co ja chciałem osiągnąć. Oczywiście nie wygląda to może jakoś spektakularnie, jednak na tym przykładzie chciałem pokazać, jak wyedytować gotowy szablon. Przypominam teraz, jak pobrać taki obrazek. Wystarczy kliknąć tą strzałkę w dół, widoczną w prawym górnym rogu ekranu. Możemy sobie wybrać format, jaki nas interesuje. Powiedzmy, że będzie to PNG, klikamy pobierz. W tym momencie trwa przygotowywanie projektu. Mogę sobie zapisać ten plik na pulpicie. I tutaj mogę sobie, Canva informuje mnie o możliwości przetestowania konta płatnego. Możemy sobie to sprawdzić, jeżeli to narzędzie przypadnie nam do gustu. Wróćmy teraz może do naszego projektu i utwórzmy nowy projekt zupełnie od podstaw. Ja wrócę sobie do strony głównej. Ten projekt, który utworzyłem przed chwilą, wygeneruje mi się tutaj. Natomiast teraz tworzymy sobie jeszcze raz wpis na Facebooku. Nie będziemy już korzystać z szablonów. Skorzystamy sobie za to z funkcji tło. Jak widzisz, mamy tutaj dużo różnych darmowych opcji, które możemy wykorzystać w naszym projekcie. Powiedzmy, że chciałbym wykorzystać takie tło. Natomiast poza opcjami darmowymi, których jest tutaj dużo, Canva oferuje też trochę opcji płatnych. Wtedy tutaj w tym miejscu, gdzie jest napisane darmowe, będzie podana cena danego obiektu, który możemy kupić. O, spodobało mi się to zdjęcie, chciałbym je wykorzystać w mojej grafice. Powiedzmy, że ono będzie moim tłem. Kolejnym elementem, który chciałbym dodać, będzie tekst. Wchodzę sobie więc w zakładkę tekst. No i widzimy tutaj różne szablony tekstu, które możemy sobie wykorzystać. I tutaj również polecam skorzystać z tych gotowców, zamiast tworzyć tekst samodzielnie. Oczywiście można też to zrobić, jednak dużo prościej będzie skorzystać z czegoś, co jest już tutaj zrobione. Powiedzmy, że chciałbym wykorzystać taki tekst. Przeciągam go sobie na mój projekt. Może zmniejszę go trochę, pamiętając o zachowaniu tego światła między krawędziami mojego projektu a tekstem. Tekst tutaj mógłbym uzupełnić jakimś swoim fragmentem, swoim podpisem, oczywiście tak, jakby mi to pasowało. Na razie nie będę tego robił, bo nie jest mi to potrzebne. Natomiast mogę sobie w tym miejscu zmienić czcionkę. Działa to w ten sposób. Zmieniamy czcionkę elementu, który kliknęliśmy. Jak zauważyłeś, ten fragment został niezmieniony.
Warto jeszcze dodać, że działają tutaj skróty klawiszowe, takie jak Ctrl Z, czy na Macu Command Z, czyli cofanie, i są tutaj też strzałki cofnij i ponów, gdzie możemy sobie ostatnie operacje przywracać. Ja jednak nie będę chciał zmieniać tego tekstu, te kroje, które tutaj są, mi pasują, mogę sobie ewentualnie spróbować zmienić kolor, powiedzmy na coś takiego. No i chciałbym jeszcze dodać tutaj moje logo, żeby było wiadomo, że ta grafika jest przygotowana przez moją firmę. Oczywiście mam to moje logo z szarym tłem, więc niekoniecznie ono będzie tu pasować. Fajnie, gdyby logo było bez tła i było kontrastowe do tego tła, które mam tutaj, czyli było ciemne. No ale załóżmy, że zrobimy coś takiego tylko na potrzeby tej krótkiej prezentacji. Fajnie byłoby też dodać gdzieś adres strony internetowej. Powiedzmy, że chciałbym dodać to w dolnym prawym rogu. Wyszukuję sobie więc, wracam sobie więc do tekstu. I jak widzisz tutaj w tych gotowych fragmentach jest ciężko znaleźć taki prosty, jednolinijkowy tekst. Dlatego klikam sobie po prostu dodaj pole tekstowe. I takie pole dodaje mi się tutaj automatycznie. Przesuwam je sobie tutaj w prawy dolny róg, zaznaczam, wpisuję adres strony i tutaj ponownie fajnie, gdyby to było tym samym krojem pisma, czyli patrzę, co jest tutaj, zaznaczam sobie, wybieram tą czcionkę w tym miejscu, taki tekst mogę sobie wyrównać do prawej strony, mogę zmienić jego kolor na ten sam, zdaje się, który był wcześniej. No i w prosty sposób wykonałem sobie taką grafikę, którą mogę teraz ściągnąć, umieścić na moim Facebooku lub na innym profilu społecznościowym, w zależności od tego, co wybraliśmy sobie jako materiał początkowy na stronie głównej. Jak widzisz, tworzenie takiej grafiki jest bardzo proste, zajęło to dosłownie parę chwil. Polecam poeksperymentować z tym narzędziem, gdyż jest naprawdę ciekawe. Tutaj na przykład opcja elementy pozwala nam dodawać takie różne elementy graficzne, które wzbogacą nasz projekt o jakieś takie nietypowe na przykład symbole. Warto jednak robić to z głową, ponieważ generalnie im mniej, tym lepiej. Najważniejsza jest czytelność danego projektu, więc nie ma co na siłę wrzucać tutaj zbyt wielu elementów. Warto jednak sobie poeksperymentować, posprawdzać, co tutaj jest, spróbować zrobić jakieś projekty i zobaczyć, jaki będzie odbiór tych projektów przez naszych fanów, widzów czy odbiorców naszych profili społecznościowych. Jeżeli poza profilami w mediach społecznościowych chciałbyś też założyć stronę internetową bądź sklep internetowy, zajrzyj na moją stronę www.arturkosiński.pl. Moja firma od kilku lat realizuje tego typu projekty. Możesz sobie zobaczyć portfolio, zobaczyć ofertę. Z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc, więc jeżeli masz takie zapotrzebowanie, przejdź do kontaktu na tej stronie i zadzwoń lub napisz maila. Jeżeli ten film Ci się podobał, daj łapkę w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące kanwy, zadaj je w komentarzu pod filmem. A jeżeli chcesz otrzymywać więcej tego typu porad zupełnie za darmo, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie oraz zapisz się na newsletter na mojej stronie. W zamian za zapis na newsletter aktualnie każdy subskrybent otrzymuje darmowy e-book 10 sposobów na zdobywanie klientów przez internet. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.